Witam Państwa na kanale Dom za Pulseny, z tej strony dyrektor. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zagęszczaniu, czyli kończymy ten zakres prac związanych z zawibrowaniem zasypu. Ponadto podejmiemy próbę rozlokowania kanalizacji na całym naszym zasypie. Jeżeli jesteście Państwo ciekawi, jak to zrobiliśmy oraz jak można to zrobić, zapraszam na ten film, a więc zaczynamy! Drodzy Państwo, jak Państwo widzicie, zagęszczarka stoi, konkretnie stopa. Zagęściłem na jeden raz cały wykop. Zastanawiałem się, jak GWC zniesie zagęszczenie i możecie Państwo zobaczyć, że nic mu się nie stało. W żadnym miejscu nie jest wygięte. Czyli zniósł bardzo dobrze zagęszczenie. Jeżeli chodzi o dzisiejszą pracę, to tak jak zrobiliśmy już, wyrównaliśmy zasyp razem z szefową. Była to dosyć ciężka praca fizyczna, bo było trzeba nosić bardzo dużo tego piasku. Koparkowy zdał egzamin na pewno, jeżeli chodzi o zakres prac. Jednak no, trzeba powiedzieć sobie jasno, nikt nie ma kalkulatora w oczach i ciężko jest dokładnie wymierzyć ilość potrzebnego piasku. Dlatego w naszym przypadku zabrakło trochę tego piasku, musieliśmy go nosić. Jeżeli chodzi o zasyp drugi po zrobieniu GWC, to poszło nam dokładnie 3 przyczepy i musieliśmy jeszcze wziąć przyczepę z piasku tego. Witam na budowie kolejny dzień. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym mamy do zaprezentowania, jak się powinno wykonać kanalizację. Czyli jeżeli chodzi o przygotowanie, to na pewno jest tego dużo w zakresie. Trzeba rozplanować całą kanalizację. Zdarza mi się obserwować i oglądać ten etap. I powiem Państwu, i ludzie idą na żywioł, kopią. I nie jest to na pewno nic złego. Tutaj na przykład mamy wyjście nasze kanalizacyjne i trzeba rozplanować to wszystko. I wracając do opowieści, to nie jest na pewno nic złego, ale ja wolę sobie troszeczkę ułatwić życie, tylko początkowo. To nie jest tak, że będę wszystko planował. Chcę rozciągnąć sznurek murarski do tego roku, jeżeli chodzi o zakres, co będę potrzebował. Listwa geodezyjna, statyw, jeszcze zobaczymy. Mam kątowy laser, zwykły laser i laser do ustawienia. Tutaj jeszcze mam środek do rur kanalizacyjnych, żeby było łatwiej je wciskać. Rozplanowanie. Nie wiem, na którym etapie Państwo włączy nagrywanie, bo na początku, tak jak powiedziałem, rozciągnę po prostu linię. 314. Tu mamy 106. 314. Thank you.
Warto by było zaznaczać, gdzie jest dodana ta wartość rury, bo proszę pamiętać, że to jest po osi, a ja nie chcę po osi, bo mam już nurek przeszkadzał w kopaniu. Dlatego muszę się troszeczkę oddalać. Sobie zaznaczę. Na palikach sobie zaznaczam stronę, gdzie dodałem. Tego nie pamiętam, jak ja mogłem to zrobić. 18 minus 18 to będzie 55, 145, 145, 200, 306. 306, 5, 18, 296, 286, 286, 286. Thank you.
60. Tak, od tej ściany. Od tej ściany, a ja mam tę ścianę zaznaczoną. Nie jest tutaj zaznaczona. I tutaj musimy 167. 167. Teraz laserem strzelę. Teraz potrzebuję 123. 120 mamy tu linia i teraz odtąd muszę 123, dobrze mówię? Zabawa. Moim zdaniem warto ją porobić. Ja wiem, że dużo ludzi tego nie robi. Tam nie dodałem, jeżeli tu będzie zewnętrzna i tu trzeba kopać, to tu dodamy 123, ma być 50 po 4, 127. Nie wiem, dobrze, 127. Proszę Państwa, czy trzeba to robić? Można robić to na żywioł. Nie jest to błędem. Ale znacie moją zasadę. No, towarzyszy mi w tym kanale. Wszystko. Wszystko robię dokładnie. To z tymi kokami trzeba ostrożnie, bo niestety GWC mi uderza. I teraz tak, mam kołeczek wbity. Przykładam laser do kołeczka. I wkręcam wkręty, pokazuję mi w którym miejscu w kołku mam. Teraz tak, 3, czyli w tą stronę dałem 4 cm. Będę wiedział, że tu nie może kopać. Proszę zobaczyć, wszystkie przekątne robię na zasadzie
dwóch kołków, tak i wkręta. A tam, gdzie mogę zaznaczyć na przykład na sznurku, bo mam już pozycję, to sobie zawiązuję na trzy słuchy supełki. Punkt, gdzie ma być podejście do wody. Jeżeli chodzi o podejście do wody, w gruncie robię łagodne spadki, czyli dwa razy kolanka po 45 stopni. W taki sposób ja będę robił. Widziałem, że już ludzie 90 dają, ale moim zdaniem to nie jest zbyt precyzyjne. Zbyt ostry spadek może spowodować, że będzie zabijała się rura. A po 42-45 spowoduje, że nazwijmy ta woda z jakimkolwiek tam formą urobku, tak, fekaliami czy innymi, po prostu sobie elegancko spłynie. Oczywiście to powinno być w projekcie, ale oczywiście też bardzo często tego w projektach po prostu nie ma. Mamy wyznaczony kolejny punkt. Mówię kolejny raz. Laser jest jednym z najważniejszych urządzeń na budowie. W sumie rozmawiam z Państwem, ale standardowo mikrofonu nie wziąłem. To tutaj mam zapas, z tej strony muszę zacząć kopać. Oddalamy trochę. Dobra. Nie będę mocno bijał, bo szkoda mi tam, żeby nie opierało się na wywódce. Teraz sobie jeszcze raz zmierzę, gdzie ma być śrubka. Dobra, mamy jeden ustalony i teraz co? To będzie 207 i on idzie do kąta. I teraz musiałbym zobaczyć, jaki jest komin. Jaki tutaj będziemy mieli komin? Czy będę miał uwzględniony? Nie będę miał uwzględnionego. Czyli z tamtej strony źle piję. Muszę przejść na tą stronę. Źle wbiję, bo będzie mi kolidowało. Muszę się odsunąć do mnie.
w taki sposób rozplanowałem sobie część kanalizacji i teraz trzeba przejść do kopania. Tutaj mam ślepczym typem, ten sznurek, to sobie go wykorzystam od razu. Dobra, proszę Państwa, mam rozplanowaną część, dużą część kanalizacji zgodnie z projektem. Przy użyciu sznurków murarskich rozciągnąłem sobie i wiem, gdzie teraz kopać i zgodnie z tym będę sobie prowadził rowek, tak? A później będę jeszcze oczywiście musiał wymierzyć spadki, z tego co pamiętam 2,5 cm na metr. Mam wszystko zgodnie z projektem, będę też wykonywał, tak? Jeżeli chodzi o samo kopanie, to na razie Państwu nie będę tego pokazywał, bo każdy kopać chyba umie i potrafi, także na chwilę obecną przechodzę do łopaty i wrócę na chwilkę.